zainwestować w coś droższego, żeby starczyło nam na lata, żeby to była ta moda zrównoważona, która, o której się tyle mówi, ale czy ona rzeczywiście jest? Ojeju, no wiadomo, że ten przemysł... Znaczy super, że w tym przemyśle coś się zmienia i że mówi się właśnie o tym, żeby nie mnożyć tych dóbr luksusowych, tylko żeby korzystać też z tych rzeczy, które są jakby z drugiej ręki czy z odzysku. I że jest coraz więcej takich platform i takich miejsc, w których można się tych rzeczy pozbyć, ale też można te rzeczy nabyć za o wiele mniejszą, atrakcyjną cenę i to jest rzeczywiście super. Natomiast z drugiej strony ma się takie poczucie, że tych pokazów jest mnóstwo, że cały czas ta reklama napędza nas i namawia nas do tego, żebyśmy to kupowali, żebyśmy pożądali tych przedmiotów no, luksusowych. Ale tak jak pani powiedziała, trzeba kupować i korzystać z głową, kupować naprawdę to, czego się potrzebuje, albo to, co naprawdę nas zachwyca. I to jest bardzo ważne też, co pani podkreśliła, zwracać uwagę na jakość, żeby nie pędzić ślepo za nowinkami, za nowościami, na które wydamy jednak jakieś pieniądze, a za 3 miesiące będziemy musieli się tego pozbyć, bo to już po prostu nie będzie w trendach, albo nam się po prostu rozsypie, tylko zainwestować w coś, co jest klasyką, czyli będzie się sprawdzało przez lata, okraszone czasami, nie wiem, butami albo jakimiś dodatkami, które są w trendach, albo tak zestawione, żeby właśnie to odświeżyć, a jednocześnie jest dobre jakościowo, czyli nie zepsuje nam się po dwóch praniach.